Cześć, witam. Dzisiaj jesteśmy w Chorzowie, w Parku Śląskim, gdzie znajduje się taki ogród japoński ze stawem. Jest to staw dekoracyjny. To założenie zdobyło pierwszą nagrodę w plebiscycie architektów jako przestrzeń publiczna w 2022 roku. W zespole projektowali to architekci krajobrazu z SGGW pod kierownictwem pana Botwiny i w tym projekcie mamy naszą technikę filtracyjną. Zobaczcie, jak wygląda woda. Technika filtracyjna jest oczywiście niemalże identyczna. Jej założenia są takie same jak w naszych stawach kąpielowych. Mamy tutaj komorę filtracyjną, ale o szczegółach powie Marcin, który był w składzie tej grupy projektowej. Wodę pobieramy jak zwykle poprzez skimery, czyli ściągamy zanieczyszczenia powierzchniowe. Mamy też odpływy denne, które pozwalają pobierać bardziej żyzną wodę z dna. Tutaj zobaczcie, na środku mamy oczywiście spust denny. I tutaj jest taka ciekawostka, nie ciekawostka, o niej powie Marcin za chwilę, mianowicie betonowe dno. Znaczy, betonowe dna pozwalają na łatwiejsze czyszczenie zbiornika. Kiedyś stosowaliśmy często żwir, później było rozwiązanie przejściowe typu żwir wklejony w beton, no i po prostu rozwiązanie czysty beton, które umożliwia stosowanie nie tylko odkurzaczy, ale też jej roboty. Ja już od razu wspomnę, że tym łącznikiem projektowym między, że tak powiem, designem tego obiektu, a techniką, tym zajmował się Michał Szaruga. Tak, on też z nami współpracuje. Tak. Michał jest w naszym zespole, także też ma doświadczenie i wiedzę na temat takiego naturalnego uzdatniania wody. I zobaczcie tutaj ten beton. Nie wygląda jak beton, on się zawsze pokrywa biofilmem, tego rodzaju rzeczami, także to wygląda całkowicie naturalnie. Na bokach znajdują się strefy filtracyjne zasilane od spodu. Tak, my zaraz podejdziemy tam, to pokażemy je jeszcze bliżej. I tutaj tą istotą jest ta nasza komora, która jest z opatentowanym cyklem filtracyjnym i oczywiście z ochroną zooplanktonu. No i zobaczcie, tam mamy kaskadę i staw, a komora jest tutaj za murem. No i Marcin, coś powiesz o komorze. Komora została ukryta, ponieważ też przykrycia drewniane nie pasowały po prostu do charakteru całego założenia. Pierwsza sekcja to są osadniki, gdzie pod wpływem sedymentacji zanieczyszczenia osadzają się, są usuwane regularnie. Następnie maty filtracyjne. W ogóle ta komora jest dosyć głęboka, o ile pamiętam, 2 metry. Ale to może wrzucimy po prostu tak, żebyście Państwo sobie zobaczyli część projektu, taki rysunek, jak to wygląda. Cykl jest identyczny jak w stawie kąpielowym. W tych naszych komorach, proszę zobaczyć, tutaj mamy tylko oczywiście różnicę w wielkości. Zadanie tej komory jest takie same, a więc ona chroni zooplankton i oczywiście mechanicznie czyści wodę i uzdatnia ją wstępnie, jeżeli chodzi o zbijanie fosforu. I ta czysta woda przychodzi do stref regeneracyjnych i zaraz do niej podejdziemy. No i jesteśmy przy filtrze. Też standardowy filtr, także Marcin, powiedz parę słów. Jest to filtr mineralny. Na dole znajdują się drenaże. Woda jest pompowana od spodu i przechodzi do góry złoża. Następnie przedostaje się do zbiornika. Tak rozwiązywane są właśnie kwestii filtracji w stawach kąpielowych. By ten system filtracji mógł funkcjonować, musi woda być przedtem dokładnie oczyszczona. Gdyż nieoczyszczona woda, gdybyśmy pozbawili ten system filtra mechanicznego, po prostu złoże zostałoby się stać.
No i widzicie, tutaj macie taki pełny obraz stawu. My jesteśmy na tej kaskadzie, na górze tej kaskady, gdzie jest zrobiony taki taras widokowy. No i Marcin, powiedz, jak to technologicznie wygląda. Komora, mówiliśmy, filtry mineralne. Woda podawana jest od spodu, przepływa na cały zbiornik, z tym, że większa część wody kierowana jest kilkoma pompami na samą kaskadę. Po prostu umożliwia to, że jest kilka pomp, umożliwia to dokładniejsze sterowanie przepływami wody. Tak, a nie jesteśmy w stanie podać za dużej ilości wody na filtry, dlatego że to są to tak zwane filtry powolne, tak? I ta woda musi mieć czas na reakcję w takiej strefie regeneracyjnej. Tak, ja to od razu dodam, częstym błędem, no szczególnie niedoświadczonych projektantów czy osób, które same budują stawy, jest to, że muszą im więcej wody przepuszczą, to efekt będzie lepszy, więc trzeba znaleźć optimum i te optima są. Tak, ale to będziemy, przygotowujemy się do szkoleń i być może takie szkolenie na jesieni zrobimy i tam postaramy się przynajmniej podstawy omówić, bo oczywiście, żeby budować stawy kąpielowe, no trzeba trochę tych szkoleń przebyć, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. W tej chwili idziemy, zobaczcie, tam mamy strumień i pójdziemy sobie do góry tego strumienia, bo tam też jest filtracja. No i jesteśmy tutaj na górze strumienia. Tutaj strumień zaczyna się takim zwykłym wypływem poprzez dyszę i ta woda w takim stylu japońskim, w nawiązaniu do stylu japońskiego, tak naprawdę spływa dalej do zbiornika. Idziemy tam jeszcze zobaczyć, a my generalnie zachęcamy do odwiedzenia, bo naprawdę robi to wrażenie w sensie wykonania samego pomysłu, projektu. No oczywiście my się też chwalimy jakością wody, ale zapraszamy tutaj i mamy nadzieję, że coraz więcej taka woda będzie odgrywała coraz większe znaczenie w krajobrazie, w takich właśnie miejscach publicznych, no bo to jest naprawdę cenna rzecz. Dzięki bardzo.